Dobra, teraz będzie schowany róg, kąt na narożnik przy ścianie, między sufitem a ścianą. I kąt ma być tutaj taki. Tak dokładasz właśnie, jak to się nazywa? Panel przyścienny. No, i tak właśnie dokładasz, tak? I tak właśnie ci wyjdzie kąt. 45. 45 stopni, dokładnie. Dobra, to jest jedno. Dobra, tutaj zapisane jest, żeby się nie pomylić, jakby co. A tu jest troszeczkę inna metoda. Tak kładziesz deskę od tej strony. To taki jest stół prowizoryczny. Tak kładziesz deskę, zobacz. O, to jest bardzo ważne. Zobacz. Ona nie przylega całkiem, nie? Nie, nie przylega, dokładnie, dokładnie. Ona musi tak leżeć. No, dlatego pokazuję, bo jest problem no, na YouTubie z tym, no. Tak leży deska, jak bierzesz deskę. Tak, i od tej strony. No jak idzie kąt 45 stopni. Dobra. No, a jak już dotkniesz, to róg powinien się właśnie tak zgadzać, o. No my tu mamy takie taśmy pomocnicze. No, przeważnie są takie taśmy. I to idzie tak pod sufit, nie? Mhm. Tu jest ściana, tu jest sufit. Dokładnie. Jest prawa deska i lewa deska przycięta. I kąty się zgadzać muszą, tak? A na pewno. No i mamy to. I robotamy.